Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na kanale Budujmy lepiej w kolejnym odcinku. Dzisiaj, Szanowni Państwo, realizacja procesu inwestycji budowlanej. Na pewno wielu z Państwa słyszało, słyszy, że gdzieś tam w trakcie procesu były takie lub inne problemy, że coś się nie powiodło, że koszty się nie zgadzały, że wystąpiła jakaś awaria w trakcie budowy. Że ktoś czegoś nie przewidział i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, ja nazywam się Adam Kleczewski, jestem członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, na co dzień w pracy zawodowej inwestorem zastępczym, jestem członkiem założycielem Instytutu Budownictwa Optymalnego, jestem członkiem założycielem Akademii Budowy Domu. Szanowni Państwo, inspiracją do tego dzisiejszego odcinku jest taka sytuacja, gdzie jako do inwestora zastępczego zwrócił się klient do mnie, do naszego zespołu z taką wstępnym pomysłem można powiedzieć budowy ekskluzywnego bliźniaka, czyli budynku dwumieszkalnego w bardzo prestiżowym miejscu, w pewnym mieście no i ten klient miał pewne oczekiwania co do co do widoku z okien, co do designu tego budynku Miał ten klient no działkę, oczywiście, yy, i ta działka no, posiadała sporo znaków zapytania. To znaczy, yy, strefa jest objęta konserwatorem no, był problem z mediami to znaczy, yy, dostępne media były do, doprowadzone w odległości kilkuset metrów od działki, yy, czyli to się wiązało z wieloma uzgodnieniami. No i ja zadecydowałem, że po prostu Istotną rzeczą jest rozeznanie oczekiwań tego inwestora i możliwości spełnienia tychże oczekiwań, zanim przejdziemy do czegokolwiek dalej. No mam taką metodologię działania, że po prostu um, najpierw wypytuję się inwestora, co on by chciał, a później się zaczynam zastanawiać, czy w ogóle jesteśmy w stanie, według panujących warunków, uzyskać pozwolenie na budowę. No i tutaj w tej sytuacji, Uznałem, że my musimy zacząć od sprawdzenia, zweryfikowania tej materii, ale w urzędach, konkretnie, z konkretnym, konkretnymi ludźmi, ustalenia wszystkich terminów, i tak dalej, i tak dalej. Temat wydawał się trudny, dlatego że wymagania były dosyć na, no, na wysokim, takim świadomym poziomie. No i teraz było trzeba się zastanowić, czy te wymagania spełniamy, a jeszcze w międzyczasie chodziło o to by rozeznać budżet, który do dyspozycji ten inwestor posiada i czy w ramach tego budżetu jesteśmy w stanie mm, zoptymalizować w jakiś sposób te oczekiwania i w jakiś sposób po prostu zbudować koncepcję i określić cele tej realizacji. No i właśnie. I tutaj rozbiła się sprawa o to, że no, że ten inwestor nie potrafił tego zrozumieć, nie doszło do tej współpracy, Szanowni Państwo, i całe szczęście, że do tej współpracy nie doszło, ponieważ z moich obserwacji rynkowych to jest nie pierwszy taki przypadek i właśnie to, co powiedziałem na początku, te problemy, które wynikają w trakcie realizacji, którymi jesteśmy zaskakiwani, to te problemy one nie biorą się znikąd. One się biorą stąd, że przystępując do tego procesu realizacji w jakimś tam zespole, no po prostu nie zweryfikowaliśmy wszystkich potencjalnych problemów i po prostu podeszliśmy do tego procesu realizacji inwestycji w sposób nieprzygotowany, w sposób bez rozeznania i później Byliśmy zaskakiwani jakimiś tam rzeczami, gdzie okazywało się, że zaspokojenie tych kolejnych wymagań, tych kolejnych potrzeb realizacyjnych wymaga kolejnego budżetu, i tak dalej, i tak dalej. No i cały nasz harmonogram, całe nasze marzenia, że tak powiem, legły w gruzach, w jakimś tam przynajmniej zakresie. Oczywiście mówię tutaj o przypadkach skrajnych bardzo często inwestorzy sobie jakoś z tymi problemami radzą ale też jeżdżąc gdzieś po jakichś budowach które są w trakcie też widzicie państwo na pewno że buduje się coś i jakiś budynek i on na początku rusza skopyta ostro wszystko się dzieje i później nagle jest spowolnienie później ten budynek stoi przez rok dwa trzy czasami się nic nie dzieje momentami no, to też świadczy o tym, że gdzieś w wielu przynajmniej przypadkach, nie zawsze, bo czasami jest to takie celowe działanie, ale gdzieś zawiodły, zawiodły przygotowania, gdzieś powiedzmy czymś inwestorzy na, na tej realizacji zostali zaskoczeni, i po prostu z jakiegoś powodu ta realizacja jest, mm, szanowni państwo, wstrzymywana. Ja sobie określiłem takie 14 punktów autorskich. Gdzie przechodząc do procesu realizacji, ja robię taki wywiad po prostu z inwestorem, bo um, ostatnimi czasy też miałem takie kolejne zdarzenie, że inwestor zwrócił się do mnie po to, żebym zweryfikował jego współpracę z architektem, bo gdzieś wymieniają maile, gdzieś miała powstać jakaś koncepcja, ten inwestor ma działkę i ta koncepcja powstaje, ale ten inwestor nie bardzo rozumie, dlaczego ten inwestor, ten architekt akurat w taki, a nie inny sposób rozwiązuje funkcję tego budynku, yy, pomieszczenia i, i nie potrafią się porozumieć. No więc yy, z tych 14 punktów, te rzeczy, które są najistotniejsze, Szanowni Państwo, w tej organizacji procesu yy, inwestycji budowlanej, ja przytoczę tu kilka takich podstawowych rzeczy, na które musicie Państwo w związku z nowym sezonem, mamy marzec, za chwilę będzie ciepło, Zwrócić uwagę, jeżeli macie Państwo na myśli taki proces realizacji inwestycji budowlanej, to istotną rzeczą jest po prostu określić cele i możliwości. To jest w ogóle początek każdego zadania inwestycyjnego. Każdego zadania inwestycyjnego, nieważne czy my biuro budujemy, mamy w planach budowę biurowca, hali, nie wiem, budynku gospodarczego, magazynów, domu, osiedla, nie ma to żadnego znaczenia. Musimy zdawać sobie sprawę, że realizacja, proces realizacji inwestycji budowlanej jest bardzo trudnym procesem. I wbrew, i wbrew temu, co się słyszy, no nie da się takim procesem zarządzać zdalnie. Jest to proces, no po prostu bardzo, bardzo, bardzo wymagający, wymagający dobrego planu, dobrego określenia własnych możliwości, możliwości działki, możliwości ekip zatrudnionych, ludzi. Możliwości czasowych, możliwości finansowych i to przygotowanie ma kolosalne znaczenie. Szanowni Państwo, co jest istotne? Jeżeli mamy do czynienia z działką, Szanowni Państwo, istotny jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy, to jest oczywista sprawa, ale istotna jest też mapa docelów projektowych, dlatego że w tej mapie docelów projektowych my widzimy aktualne przyłącza, my widzimy wtedy możliwości. Odbioru ścieków z tej działki, możliwości dostarczenia wody, prądu, gazu. E, możemy analizować, czy, wiedząc to wszystko, możemy analizować, czy mm, rozważać zamienne opcje, takie jak na przykład oczyszczalnia ścieków, tak, czy szambo, czy własne ujęcie wody, czy nawet i fotowoltaika po części, czy źródło. Rodzaj ogrzewania. Musimy przeanalizować możliwości, bo czasami jest tak, że jest gaz, ale on jest daleko, albo jest możliwość, jest teoretycznie na mapach pokazane, że jest zrzut, jest możliwość zrzutu do ścieków, ale będzie z tym problem, bo nie wzięto w analizach wcześniej tej instalacji, że będzie się tam podłączał kolejny duży budynek, na przykład. Tak? Więc to są wszystko rzeczy, które musimy zweryfikować. Bardzo często z udziałem geodety na podstawie mapy do celów projektowych, ale też z dostawcami mediów, zanim w ogóle zaczniemy myśleć o koncepcji projektu, dlatego że w zależności od tych możliwości optymalizacji, od tych celów, które sobie określimy, no ta koncepcja może się nieco różnić, jednak projektowa. Więc robienie koncepcji przed rozpoznaniem warunków przyłączy, Warunków działki, a w przypadku, kiedy myślimy o fundamentowaniu czy piwnicach, również um, analizy badań gruntowych, ciężko jest przechodzić do koncepcji. Przechodzenie do koncepcji na podstawie samej wiedzy o działce i takiej pierwszej analizy miejscowego planu e, czy warunków zabudowy jest błędem, bo później się może okazać, że my tą koncepcję będziemy zmieniać. Szczególnie jeżeli na przykład mamy taki budynek, gdzie przewidujemy podpiwniczenie. Warto zrobić najpierw badania gruntu, szanowni państwo, i dopiero później ważyć, czy my, czy my chcemy te piwnice, czy one nie wymagają specjalnych robót ziemnych, specjalnych drogich robót izolacyjnych, odprowadzenia wód gruntowych i tak dalej, i tak dalej. A i też, czy sama ta praca w danym momencie na etapie wykopów nie będzie przez te warunki gruntowe, no jakaś kosztowna, trudna, długa w czasie, i tak dalej, i tak dalej. Więc myśląc o koncepcji budynku, jego funkcji, o jego pomieszczeniach wszystkich, to jest podstawowa rzecz na początek. My musimy to wszystko przeanalizować i my musimy właściwie zdobyć wiedzę jakimś sposobem, czy na te nasze wyobrażenie, marzenia my. Po prostu uzyskamy pozwolenie na budowę. Nie wszystko zawsze wynika bezpośrednio z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy z warunków zabudowy. Często trzeba zrobić to rozeznanie fizycznie w urzędach z ludźmi, którzy lokalnie no, reprezentują tych gestorów mediów, czy wykonują badania różnego rodzaju, czy no, są zespołem po prostu tym realizacyjnym. Myślę tutaj o geodetach, geologach. I, I tych ludziach, którzy gdzieś tam lokalnie po prostu już znają te warunki, przerabiali te tematy na działkach sąsiednich i tak dalej. Więc to jest podstawowa rzecz, w chwili kiedy się przygotowujemy, szanowni państwo, do procesu inwestycji. Później, jak my już umiemy porównać te oczekiwania inwestora, zweryfikować je, naprostować je, no bo przecież ten inwestor nie jest profesjonalnym zawodowcem, trudniącym się. Projektowaniem i budowaniem, więc czasami jego wyobrażenie jest po prostu no, błędne, bo załóżmy, zainspirował się taki inwestor estetyką jakiegoś budynku i niczym innym, i nie analizował potrzeb własnych, stylu życia tu już przechodzę do następnych tych rzeczy stylu życia sposobu eksploatacji przewidywanego dla tego budynku w przypadku w przypadku domu no też jest ważne to jak my żyjemy, jaką rodziną, ile my czasu spędzamy poza domem, ile zamierzamy w domu spędzać czasu, czy my będziemy w tym domu pracować, czy my nie będziemy w tym domu pracować, czy my będziemy gotować w tym domu, czy my nie będziemy gotować. Czy ta praca w tym domu ewentualnie wiąże się z częścią jakąś biurową, gdzie wymagamy, gdzie będziemy potrzebowali spokoju, izolacji, czy niekoniecznie różne są rodzaje przecież wykonywanej pracy, czy e, czy po prostu no, chcemy mieć odseparowaną jakoś tą część roboczo no, przeznaczoną do pracy od części powiedzmy domowej, czy mamy jakieś dodatkowe hobby, czy nasz garaż będzie musiał posiadać jakieś szczególne przeznaczenie, co dalej z naszymi sypialniami, jak ma wyglądać komunikacja, jak ma wyglądać zabezpieczenie. Zabezpieczenie warunków też w przypadku takim, kiedy byśmy chcieli przyjmować gości, czy ci goście to, to jest rodzina, czy ci goście to, jest, to są służbowi goście związani z pracą, z zawodami, bo wówczas ta strefa przeznaczona dla, do pracy no, powinna posiadać jakąś łazienkę oddzielną, niezależną, zupełnie dla tych gości i tak dalej, i tak dalej. Więc to są rzeczy, które z mojego doświadczenia bardzo często są pomijane. Czyli ten inwestor, ta rodzina chce sobie wybrać projekt, wybiera projekt, dokonuje właściwie zakupu często projektu jakiegoś tam typowego, po tym, po tym jakie on ma elewację, jaką on ma funkcję, nie zadaje sobie tych pytań, nie robi, nie robi Szanowni Państwo takiej złożonej analizy. Bo w przypadku, kiedy no tego nie robimy, no trudno jest mówić o jakiejkolwiek optymalizacji kosztów, o jakiejkolwiek Kontroli tych kosztów, a jakimkolwiek rzetelnym określeniu budżetu i celów, i stąd, Szanowni Państwo, jest takie powszechne przekonanie, że jak będziemy chcieli budować dom czy jakąkolwiek budowę realizować, to musimy mieć tych pieniędzy 30% więcej. No, jeżeli my nie będziemy analizować przyłączy, warunków gruntowych, na samym wstępie koniecznej tej właściwie wystarczającej funkcji tych metrów kwadratowych potrzebnych nam. No to oczywiście ten nasz cel się mocno, mocno rozjeżdża, jak gdyby, on jest bardzo niezdefiniowany, wręcz nie do końca nie do końca celowy jest ten cel, krótko mówiąc, tak? I wówczas narażamy się na mm, stresy różnego rodzaju niespodzianki, zmiany, przebudowy, przeróbki, bo później w trakcie realizacji tego procesu inwestycyjnego zaczynają doradcy różni nam doradzać, tak, i my wtedy dopiero decydujemy się na różnego rodzaju przeróbki, przebudowy. Szanowni Państwo, realizacja procesu inwestycji budowlanej jest bardzo trudną rzeczą. Jeżeli na początku nie zrobimy takiej analizy, jeżeli na początku nie zrobimy takiego kontrolingu finansowego, zakładanych budżetów, jeżeli na początku nie zweryfikujemy tego z inwestorami, z architektem, czy inwestorzy z architektem, czy architekt z inwestorami. Jeżeli takie założenia nie powstaną, to każda koncepcja projektowa, czy każdy projekt typowy najczęściej będzie nietrafiony i najczęściej będzie dla nas generował już w realizacji swojej niespodzianki, koszty nieprzewidziane. A później najczęściej bywa tak, że chcemy pokryć w trakcie realizacji te niespodzianki i zaczynamy stosować skróty. No ponieważ widzimy, że nam się kończy budżet, od samego początku nie panowaliśmy nad założeniami i po prostu zaczynamy wprowadzać różnego rodzaju oszczędności i powstaje budynek nowy, który jest budynkiem po prostu robionym na skróty. A z tym już dalej się wiąże no nieprzyjemny proces eksploatacyjny tego budynku, no bo Wiadomo, że jeżeli od samego początku wykonamy coś niedbale, na skróty, tanio, przeoszczędzimy w kilku miejscach, to później tego typu rzeczy się mszczą. O tym już mówiłem niejednokrotnie na tym kanale, nie będę się e, powtarzał. Czyli, szanowni Państwo, w oparciu o te rzeczy robimy harmonogram. Robimy harmonogram postępowania, zakładamy budżety realizacyjne na każdym etapie, ale w sposób świadomy. Wiemy, dlaczego nasz pokój ma mieć określoną ilość metrów kwadratowych, wiemy dlaczego chcemy mieć po prawej stronie od pokoju biuro i obok małe WC, to wszystko wiemy, to wszystko przeanalizowaliśmy i zweryfikowaliśmy z potrzebami, skoordynowaliśmy sobie budżet i dopiero przechodzimy do koncepcji, do projektu i ale już mamy ten kosztorys, od samego początku mamy ten kosztorys, bo przy, przepytaliśmy ileś tam firm, Zweryfikowaliśmy sobie te nasze, te nasze cele po prostu, tak, i mamy budżet założony. I taki proces, tak sterowany proces, szanowni państwo, realizacji inwestycji budowlanej może być procesem przyjemnym i może być procesem zakończonym powodzeniem, ale też istotne jest też to, że inwestor organizujący w taki sposób proces, musi jeszcze mieć jedną rzecz istotną na uwadze. On musi wszystkie te rzeczy, które sobie sam stworzył, robiąc te harmonogramy, odpowiadając na wiele pytań, zbierając oferty, musi wszystkie te rzeczy po prostu później wyegzekwować. Wyegzekwować, bo proces realizacji inwestycji to jest, to są założenia koncepcyjne, analizy działki, później ta część projektowa, w międzyczasie kosztorysy oferty, ale też co istotne dopilnowanie założeń i to jest najtrudniejszy element szanowni Państwo całej tej układanki w procesie realizacji inwestycji budowlanej, bo wyegzekwować od otoczenia, od ilość tam ludzi, całego zespołu, różnych ludzi, często okroć takich, z którymi inwestor indywidualny ma pierwszy raz w życiu do czynienia, nie jest sztuką łatwą i Prowadzenie tego procesu zgodnie z wyznaczonymi etapami po kolei w oparciu o pewne założenia, przyjęte A tutaj już część tych założeń pominąłem, bo, bo istotne są też na przykład materiały budowlane, istotny jest ten proces projektowy, który daje nam pewien efekt, czyli na przykład to, że my chcemy mieszkać w budynku zdrowym, czyli na przykład to, że my chcemy mieszkać w budynku stabilnym temperaturowo, czyli na przykład to, że my mamy pewne założenia również co do z użycia energii, co do rachunków, co do kosztów eksploatacyjnych, bo przeanalizowaliśmy sobie i koszty budowy i później koszty eksploatacyjne i to było powodem, że podjęliśmy taką a nie inną decyzję, ponieważ licząc, analizując oferty rynkowe, możliwości, doszliśmy do wniosku, że no nie chodzi nam o wzięcie najtańszej oferty tu dzisiaj z rynku, tylko takiej oferty, która w okresie eksploatacji później tego, tego budynku przez 10 czy 15 lat będzie nadal optymalna, najtańsza, czyli nie będą tam nie pojawiać się usterki, będziemy mieli y, y, stabilne środowisko temperaturowe, materiały nasze nie będą y, no tam, powiedzmy, powodować mostków termicznych, nie będzie strat ciepła, nie będzie problemu z wilgocią, z parą wodną, nie, nie, nie będzie szeregu różnych problemów projektowych, powiedzmy, tak? Budynek będzie suchy, bo z takich materiałów w taki sposób go skomponujemy. I wybraliśmy sobie ofertę, załóżmy, Szanowni Państwo, taką, która gdzieś tam na przestrzeni po budowie 10 czy 15 lat eksploatacji tego budynku przekonała nas, że to jest słuszny wybór. Wy, wybór. Ujęliśmy wszystkie pozycje, w świadomy sposób ujęliśmy materiały, izolację, instalacje i e, cel, jak gdyby, w świadomy sposób rozpoznaliśmy cel. I chcemy osiągnąć cel, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie zużycia energii, czyli po prostu to, co dzisiaj jest bardzo istotne no po prostu to, ile ten budynek w eksploatacji co miesiąc nasz będzie kosztował i ile po tych 10 czy 15 latach my po prostu na utrzymanie tego budynku wydamy. Więc teraz musimy to jeszcze wyegzekwować, szanowni Państwo. Więc, tak jak wspomniałem też na początku, nie ma, szanowni Państwo, takiej możliwości, żeby Realizacja inwestycji budowlanej mogła być zarządzana jakkolwiek w jakiś sposób zdalny czy na zasadzie tego, że inwestor sobie zbiera kilka ofert z rynku, w zasadzie to nie potrafi ich porównać, nie do końca wie o co w tych ofertach chodzi, nie do końca yy, przecież te oferty zawierają wszystkie materiały, wszystko to co ja powiedziałem na podstawie takich niepełnych ofert, w sposób nieprzygotowany, no bo nie jest profesjonalnie przygotowanym, no człowiekiem do prowadzenia realizacji inwestycji budowlanej, taki inwestor podejmuje decyzję. No wtedy on może się kierować tylko i wyłącznie najniższą, czy trochę, trochę droższą niż najniższą ceną z tej oferty i może mu się wydawać, że to jest słuszna decyzja. No bo co, jak nie umie nic porównać taki inwestor, to co porównuje, Szanowni Państwo? No porównuje to, co na końcu widzi, czyli cenę w ofercie i to jest najczęstszy błąd. I to jest właśnie ten, ten cały problem w realizacji procesu inwestycji, w organizacji, w przygotowaniu, w zarządzaniu tym procesem, który inwestorzy popełniają, popełniają, ponieważ omijają wszelkie aspekty technologiczne, eksploatacyjne, wszystkie aspekty związane z trwałością danych rozwiązań, wybierając tanią ofertę, narażając się poprzez to na drogie remonty, naprawy, na drogie... Na wysokie koszty eksploatacji takiego budynku, a często okroć na to, że, że po prostu w międzyczasie już w trakcie realizacji wyskoczą problemy, jakieś wyskoczą, pojawią, uwidocznią się o może uwidocznią się problemy, o których ten inwestor w ogóle nie miał pojęcia, że tak stać się może. No i wtedy widzimy te stany surowe, które są wystawione na sprzedaż nie raz, nie dwa, ponieważ ci inwestorzy gdzieś tam w tym procesie sobie po prostu nie poradzili, szanowni państwo. I koszty i jak gdyby praca, cała energia przekroczyła ich możliwości, no i po prostu takie budynki są, są wystawione na sprzedaż. Takich budynków w tej chwili mamy, szanowni Państwo, coraz więcej. A biorąc pod uwagę to, że dzisiaj chcemy projektować w taki sposób, dobierać materiały, w taki sposób ustawiać budynek do stron świata, w taki sposób, żeby zużywał on jak najmniej energii, jak najmniej energii nowy budynek, no to już całe ułożenie tego procesu, zapanowanie nad procesem projektowym, określenie i wyegzekwowanie tych wszystkich wymagań, no jest, jest, szanowni państwo, bardzo, bardzo trudne. Więc proces realizacji inwestycji jest procesem do którego Musimy się przygotować. Nie zawsze jest tak, że inwestor pójdzie do pracowni projektowej, czy do, nie wiem, kierownika budowy i ten mu powie, jak to wszystko poukładać. Ci ludzie mają też bardzo dużo różnych swoich zajęć i po prostu ograniczają się do swojej wąskiej e, często specjalizacji, czyli architekt chce zrobić projekt, uzyskać pozwolenie na budowę, a nie chce się zastanawiać, ile tam pieniędzy będzie inwestor musiał wydać na tą realizację, przynajmniej. Mm, nie zawsze ta rola architekta jest też taką, no, wsparta w kierunku inwestora, takim doradztwem, powiedzmy. A też nie każdy architekt, no, powiedzmy, no, musi mieć takie no, zdolności czy możliwości, by wchodzić w skórę tego inwestora, tak? Oczywiście część pracowni projektowych takie rzeczy robi, świadczy i powstają realizacje, które są dobrze zaplanowane. No, ale nie wszystkie. Tak samo kierownik budowy to jest, to jest osoba, która realizuje projekt. Jeżeli ten projekt, załóżmy, no był okrojony i on miał zawartość tylko taką, by uzyskać pozwolenie na budowę, a nikt nie zwrócił na te wszystkie rzeczy, o których ja tu powiedziałem dzisiaj uwagi, no to ten kierownik budowy po prostu buduje budynek, a i zatrudnia, pomaga co najwyżej czasami zatrudniać ekipy, no i dysponuje ofertami, jakimi dysponuje, ale no jeżeli od samego początku on nie budował z tym inwestorem tych wszystkich harmonogramów, nie analizował dokładnie każdego gwoździa i każdego elementu czynności następujących po sobie na tej realizacji i nikt takiego planu mu nie przedstawił, on nie był wdrożony do takiego procesu zarządzania od samego początku takiej realizacji, no to trudno, żeby później jak gdyby, kiedy tego kierownika wpina się dopiero do tego procesu, już po tym, jak projekt jest, żeby ten kierownik budowy no, po prostu zawsze no, działał, że tak powiem, na korzyść tego inwestora. No, celem, celem takim no, kierownika budowy bardzo często jest po prostu zrealizowanie obiektu, już bez, bez takich analiz, a czasami celem jest tylko kierownika budowy, to bywa bardzo różnie uzupełnienie i poprowadzenie dziennika budowy, więc Szanowni Państwo, to są kwestie bardzo umowne, bardzo umowne. To inwestorzy muszą rozumieć, jakiego wsparcia oczekują od zespołu, czy inwestora zastępczego, czy architekta, czy kierownika budowy. Inwestorzy muszą... Rozumieć od początku, jak ten ich budżet będzie się rozkładał w czasie i na co te pieniądze idą, w jakich zakresach i ile tych pieniędzy idzie, jakie jest tempo wydawania tych pieniędzy i co za to otrzymujemy, i kiedy tą realizację zaczynamy, kiedy ją kończymy, jakie cele są postawione po prostu przed całym tym zespołem realizacyjnym yy, i po prostu kiedy my tą inwestycję kończymy. Jeżeli na to wszystko inwestor ma odpowiedzi i, i tak jest podana oferta i po wielu dyskusjach, spotkaniach, rozmowach jest to mm, przeanalizowane w sposób świadomy, no to Szanowni Państwo nie ma mowy, nie ma czegoś takiego, nie ma mowy, żeby żeby zaskoczenie mm, później jakieś było z tytułu, że no nie wiem, nie przewidzieliśmy czegoś. No to, to jest rzadkość. To jest po prostu rzadkość. Natomiast przygotowanie i zorganizowanie tego procesu inwestycyjnego to jest nakład Szanowni Państwo jak za drugi projekt. Tylko tak kolokwialnie mówiąc, tylko, no może warto to ponieść, bo, bo po prostu, jeżeli my spłaszczamy jak gdyby ten proces do tego, tylko żeby mieć ten projekt i, i później jakoś to będzie, a jeszcze dostajemy rady takie okrojone, że ktoś nam po, poprowadził czy podpowie na zasadzie jakiegoś konsultingu, jak to robić i my już to zrobimy, ale nie, nie będziemy tam dusić i cisnąć na tej budowie w trakcie realizacji każdego tego Punktu z naszego harmonogramu i nie będziemy e, siedzieć przy budżecie i cały czas wszystkiego rozliczać i panować nad tym, no to, szanowni państwo, no, no nie ma mowy, żeby w ogóle nie ma takiej opcji, bo nie ma takiej możliwości, żeby, żeby taka realizacja inwestycji budowlanej miała się zakończyć mm, z uśmiechem na ustach inwestora. No po prostu to jest niemożliwe. Tam jest tyle czynników do załączenia, tyle powiązanych jak gdyby międzyludzkich kompetencji. Że, że tam musi być osoba, która po prostu to rozdziela, nad tym panuje, która jest twarda w negocjacjach i, i która. No i tą osobą albo jest inwestor, albo inwestor sobie po prostu buduje taką kadrę, ale w sposób świadomy, tak? Wynajmuje taką kadrę, ale w sposób świadomy, po prostu od samego początku. Więc yy, czasami może być taka sytuacja, szanowni państwo, że jeżeli tego zagadnienia nie rozezna się od początku dobrze, nie zbuduje się tych harmonogramów, nie, nie poświęci się czasu na analizę techniki, technologii, każdego detalu związanego z, z, z fundamentowaniem, z konstrukcją budynku, z izolacjami, z instalacjami, nie, nie przerobi się tego wiele razy, nie zrobi się tych harmonogramów i tak dalej i nie przeanalizuje się wszystkich wąskich gardeł po kolei, które mogą tam się pojawić, no to, no to czasami może się okazać, że w tej ofercie jakiejś, którą inwestor otrzymał z rynku, no po prostu za chwilę będzie trzeba do tej oferty dołożyć przez te wąskie gardła, przez brak jak gdyby analiz wszystkich właśnie no prawdopodobnych czy możliwych do popełnienia porażek będzie trzeba wysłuchać gdzieś tam, szanowni państwo, no, no bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo pieniędzy, więc więc kierowanie się na początku tą ofertą cenową, którą się widzi tylko tutaj jak gdyby na zasadzie, że ktoś, że inwe, inwestorowi jakaś firma budowlana składa ofertę jedna jest tylko cena i ten inwestor tego nie analizuje, tylko patrzy ładny budynek, taka cena to biorę, no może się skończyć tak, że ta cena no po prostu wynosiła tam 300 tysięcy, a będzie trzeba jeszcze 150, no po prostu czy 200, skądś znaleźć, skądś znaleźć, to są takie, takie czasami tragedie, takie dramaty. Więc dlatego, dlatego ten mój dzisiejszy, Szanowni Państwo, odcinek, i dlatego zwracam na to dzisiaj uwagę. A już widzę na zegarku, że już pół godziny mówię, więc, więc chyba, chyba co chciałem, to zdążyłem przekazać. To, to są takie zagadnienia bardzo trudne, gdybym ja chciał Państwu ten temat bardzo precyzyjnie omówić. Ja czasami umawiam się z kimś, spotykam się i my przez trzy godziny rozmawiamy, i. i i my jesteśmy cały czas w punkcie, w którym tutaj jestem w trakcie tego dzisiejszego nagrania, więc, więc po prostu nie da się zrobić odcinka na YouTube o procesie realizacji inwestycji budowlanej, tak, żeby inwestor z tego dostał faktycznie no, taki kodeks postępowania i się pod tym podpisać, że, drogi inwestorze, tobie ta wiedza, którą tu masz, wystarczy. Tylko ten inwestor na podstawie, no powiedzmy, tego mojego nagrania teraz sam musi sobie coś takiego stworzyć. Jak usiądzie, usiądziecie Państwo, zaczniecie sobie taki harmonogram, czy takie zarządzanie procesem tworzyć, takie przygotowanie, taką analizę, to zobaczycie, że wam zajdzie na to kilka dni. Kilka dni. Bo, bo jeżeli nie, no to znaczy, że szanowni państwo, nie jesteście przygotowani do realizacji tego procesu inwestycji. I, i tak to po prostu wygląda, więc. Więc to jest ciężka praca, my tą pracę wykonujemy akurat w dużym zespole i inżynierów, i architekta, i logistyka, i zakupowca, i w ogóle cały czas innom yy, yy, zapytania do hurtowni, do dostawców. My cały czas analizujemy technologię, a to taką, a to taką, w to jest zaangażowany konstruktor, geolog. Tego nie widać. Więc inwestor samodzielnie musi wejść w to środowisko tych specjalistów i być na tyle charyzmatyczną osobą i na tyle. Jak gdyby dociekliwą, i na tyle dużo czasu poświęcić, no żeby po prostu to zbudować hiper, super precyzyjnie, szanowni państwo. Więc to, co widzicie na ofertach rynkowych, te ceny, że tam jakiś domek modułowy kosztuje 215 tysięcy czy 230, 000, szanowni państwo, to są mrzonki. Jeżeli decydujecie się na takie zamówienia tego typu, to już dzisiaj możecie, możecie szanowni państwo decydować się od razu na to, żeby, żeby uruchamiać dodatkowe środki, bo one z pewnością się pojawią, a przy większych inwestycjach typu, typu biurowiec czy typu jakiś magazyn i tak dalej, jeżeli to są takie oferty spółki, gdzie wy widzicie, że wybudowanie hali ktoś tam oferuje, że to kosztuje tyle, a nie widział jeszcze waszych działki w ogóle, nie zadał wam szeregu pytań, nie przeanalizował to, to, to te straty będą jeszcze większe, jeszcze większe, ma... I wiadomo, im większy budynek im większy im większa, większa inwestycja, tym po prostu te rzeczy, o których ja tutaj mówię, mają większe znaczenie, no bo po prostu budżet będzie większy. Szanowni Państwo, na tym zakończę. Chciałem to przekazać jak najlepiej potrafię, ale tak jak mówię, no mógłbym tu dwie godziny mówić, a pewnie nikt by tego nie słuchał. Więc chciałem tylko zwrócić, zasygnalizować w związku z początkiem z początkiem sezonu budowlanego 2023 po tym ostatnim filmie, gdzie mówiłem o budynkach pasywnych, jak one są szanowni państwo podawane na rynku, a co to znaczy w ogóle? No to takie uzupełnienie dla procesu inwestycyjnego jeszcze dzisiaj. Szanowni państwo, korzystając z okazji, chciałbym zaprosić na stronę www.instytutbudownictwaoptymalnego.edu.pl. Mamy tam już Zorganizowane wydarzenie w maju. Zapraszamy na to wydarzenie branżowców, architektów, projektantów, kierowników budów, szanowni państwo, deweloperów zapraszamy, firmy budowlane, budowlańców zapraszamy, zapraszamy też inwestorów, zapraszamy fliperów, zapraszamy wszystkich, którzy są powiązani jakkolwiek, czy swoje plany chcą wiązać z, z, z budownictwem, z branżą budowlaną. Będzie szereg bardzo ciekawych wykładów tematycznych zagadnienia odnośnie energetyki, materiałoznawstwa, konstrukcji, izolacji, chemii materiałowej, fizyki budowli, fizy fizy fizyki materiałowej, kosztorysowania, niespodzianek budowlanych i również będzie troszeczkę o technologiach, technice szybkiego budowania, budowania budynków zeroenergetycznych, budowania budynków o najniższym możliwym zużyciu energii na rynku. Bez znaczenia, skąd by miała ta energia pochodzić, e, najmniejsze możliwe zużycie energii w budynkach. Szanowni Państwo, dziękuję dzisiaj bardzo Państwu za uwagę. Jak zwykle, serdecznie budująco pozdrawiam, życzę Państwu udanych inwestycji w 2023 roku. No i zapraszam do przeczytania treści pod tym filmem do przejrzenia wcześniejszych filmów do subskrypcji tego kanału. No i do, do oglądania oczywiście przyszłych filmów, które, które tu się będą pojawiać. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.